Bo można kolokwialnie powiedzieć, że zwyczajnie psów i kotów mamy za dużo. Dlaczego właśnie nie ma mechanizmu, które by zapobiegały tej zastającej liczbie bezdomnych, niechcianych zwierząt? Czy to się też wpisuje właśnie w interes takich grup, o których pan wspomniał, że zwyczajnie no to chodzi o pieniądze, więc nie ma interesu w tym, żeby tych zwierząt było mniej? W pewnej mierze tak, ale to nie jest tak wprost. Wszyscy wiemy, że problem bezdomnych zwierząt, żeby go zlikwidować, go można tylko w jeden sposób, to znaczy powodując powszechną sterylizację. Natomiast konsekwentnie ten postulat jest formułowany tak, że no to nie wiadomo, kto miałby to sfinansować. Bo wiadomo, że byłby to ogromny koszt. Rząd mówi od razu, no to by trzeba, nie ma na to pieniędzy i już, no i w tym momencie ta dyskusja się kończy. Natomiast to jest argumentacja, która ma właśnie tylko problem odsunąć, bo patrząc się od innej strony, a jak to jest w innych krajach? Otóż jest tak, że hodowanie psów jest pod nadzorem i ekonomicznie hodowcy są zniechęcani. To znaczy hodowanie psów jest traktowane jako działalność gospodarcza, dochodowa, jakichś takich dóbr luksusowych. Są w związku z tym nadzorowani, opodatkowani i hodowcy istnieją, ale psy są bardzo drogie w związku z tym. Więc jeśli ktoś chce, to jeszcze ma, nie stać go na psa, a bardzo no to jeszcze ma tą opcję, że może ze schroniska adoptować, chociaż tam jest schronisk bardzo mało i kolejki wolontariuszy zapisujących się, żeby móc głaskać pieska. W Polsce nadpopulacja psów jest spowodowana nie jakimś żywiołem, jakąś historią, jakimś czymś, tylko przez konkretne zaniechania, a nawet na odwrót, została czynnie sprowokowana. Otóż hodowcy psów zaliczeni zostali do specjalnych działów produkcji rolnej i w związku z tym nie są praktycznie opodatkowani. A korzystają z możliwości upłacenia składek w KRUS, a nie w ZUS. Więc pod względem podatkowym państwo wspiera hodowlę psów. Po drugie, równie ważne, wszędzie na świecie, znaczy w tych krajach, na których byśmy mogli czerpać wzór, na hodowlę trzeba mieć zezwolenie, i odpowiednia służba państwowa bada, no, czy nie są przekroczone normy właśnie te humanitarne ochrony. No bo czy on tam sobie taką rasę chce hodować, inną, duże, małe, czarne, to jest jego sprawa. Natomiast pewnych norm przyzwoitości się trzeba trzymać. A przy okazji kontrolują go ze względów podatkowych oczywiście, prawda? W Polsce kontroli nad hodowlami nie ma. Mowa o tak zwanych pseudohodowcach w odróżnieniu od prawdziwych, to jest, przepraszam bardzo, zawracanie głowy. Bo jak odróżnić pseudohodowcę od hodowcy? I ci, i tamci to są stowarzyszenia, ludzie korzystający z możliwości. Znaczy, wszyscy prowadzą gospodarkę rolną w zakresie specjalnych działów jej, to pod względem z punktu patrzenia się urzędu podatkowego. Natomiast poza tym korzystają z wolności zrzeszania się i sobie zakładają takie związki, jakie chcą, i stanowią sobie takie normy, jakie chcą, i ustalają sobie takie rasy, jakie chcą, prowadzą sobie księgi rodowodowe, jakie chcą. I
z tego punktu patrzenia się polityki państwa Związek Kynologiczny w Polsce niczym się nie różni od prawda, jakiegoś mazowieckiego stowarzyszenia miłośników pieska mazowieckiego, który właśnie nową rasę sobie wpisał i prawda, rozdaje certyfikaty. Bez różnicy. To, czy są przestrzegane normy humanitarnej ochrony zwierząt, to nie jest rola tych związków, tylko jakiegoś organu państwowego. Więc lecz rzecz polega na polityce państwa na szczeblu rządowym. Polska powinna podpisać konwencję ochrony zwierząt domowych, której wymagania dawno spełnia pod każdym innym zakresem, oprócz tego jednego, to znaczy nadzoru nad hodowlami i dopuszczenia do hodowania za zezwoleniem tylko. I to są czynniki ekonomiczne, a nie jakieś nakazy administracyjne, które wymusiłyby sterylizację. Na przykład we Francji jest tak, jak ktoś ma niewysterylizowanego psa, to wolno mu mieć. Nikt nie narusza jego prawa do posiadania takiego psa, jakiego chce. Tylko, że on jest automatycznie traktowany jako hodowca, bo jest egzekwowalna odpowiedzialność za rozrodczość. No więc on sobie może mieć psa, ale musi płacić podatek jak od hodowli i ma na głowie nadzór nad swoją hodowlą. I czy on faktycznie rozmnaża czy zwierzę, czy nie, to jego wolność i jego biznes. Nie rozmnaża, a płaci. Proszę bardzo. I tylko tędy jest jakaś droga, bo nie wymyślimy nic innego, niż wymyślono już na świecie. I to jest przyjęte i to jest zapisane w tej konwencji, którą podpisały nawet, nie wiem, Azerbejdżan czy jakieś egzotyczne kraje, a Polska nie. I ja tutaj bym się dopatrywał intencji, żeby tego właśnie, tej konwencji nie podpisywać, głównie z powodu właśnie tego punktu o nadzorze nad hodowlami. A środowiska, i podejrzewałbym po prostu o to, środowiska zorganizowanych, bogatych hodowców zwierząt, które częściowo przynajmniej się pokrywają ze środowiskami myśliwych, którzy też są hodowcami, prawda, rasowych bardzo psów. I gdyby to udało się, po prostu samo podpisanie konwencji i prześledzenie, co Polska z tego spełnia, a co nie, i pod tym pretekstem przekwalifikowanie hodowli zwierząt domowych z działów specjalnych gospodarki rolnej, z którą przecież nie mają nic wspólnego, potraktowanie to jako normalna działalność gospodarcza, to jest raz, następnie jako działalność regulowana, bo konieczność uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu administracji, no konwencja nie przesądza jaki, no ale organ państwa to musi być. Następnie ustanowienie norm, które można by ten nadzór by kontrolować, a nie byłyby to ani normy rasy, certyfikatów, ani jakieś takie, bo to nie jest w ogóle sprawa państwa zajmowanie się tym, tylko elementarne normy, prawda, humanitarnej ochrony zwierząt. Następny krok, dowolne opodatkowanie tego, takie, które będzie de facto zmuszać do sterylizacji, czyli nacisk ekonomiczny. Czy państwo by oprócz tego mogło wspomóc sterylizację, czyli czy to przed naszym rządowym, czy samorządowym, jakieś fundusze, jakieś coś, to jest otwarta sprawa. To nie ja mam tu mieć na to pomysł. Chodzi o ten punkt wyjścia, że musimy hodowlę wszelką uczynić działalnością gospodarczą, która powinna być regulowana, nadzorowana, w związku z tym może być specyficznie opodatkowana i są po prostu cały wachlarz narzędzi,
żeby doprowadzić w krótkim czasie do tego, że większość zwierząt będzie wysterylizowanych i wtedy opieka zastępcza nad bezdomnymi będzie o wiele łatwiejsza, ich będzie mniej. No tak, ja obawiam się, że sterylizując wszystkie psy, no pozbędziemy się całej populacji kundli. I co wtedy? Ja z takim problemem zetknąłem się, kiedy uruchomiliśmy zakład sterylizowania bezdomnych kotów. W sposób no, bardzo obfity, prawda, taki intensywny. I pojawiły się wśród miłośników zwierząt takie głosy, że co będzie, jeśli w Warszawie wszystkie koty będą wystylizowane, nie rozmnożą się, no to znikną i zaleją nas szczury. Proszę Państwa, przez 8 lat wystylizowaliśmy 15 tysięcy i efekt słabo dostrzegalny. No, inni sterylizują też, prawda? To nie tylko my. Więc ta sterylizacja to jest rzędu trzeba chyba przyjąć w Warszawie dziesiątków tysięcy od szeregu lat. Efekty widać, ale kotów nie. Do wytępienia kotów w Warszawie jest bardzo, bardzo daleko. Chyba inna specyfika, koty wolno bytują. Nie. Dopuszcza się taką możliwość, natomiast no, psy chyba wolno nie bytują. Proszę Panią, umówmy się tak, jeśli wskutek takich prawda, regulacji w efekcie znikną wszystkie psy ze schronisk i schroniska wszystkie będą puste, to ja wtedy pierwszy zgłoszę projekt, żeby zezwolić na hodowanie psów. Kundelku. Dowolnych. Nie, no bo poprzednio mówił Pan o tym, że należałoby takie hodowle, tak jak w innych krajach europejskich, opodatkować. Tak. Każdego, kto nie ma tak. sterylizowanego psa, tak. nałożyć na niego podatek, nie no, a, i tak dalej. A Pani się boi, że... Że ich nie będzie. Że no, a jak Pani... Bo nikomu nie będzie się opłacało hodować kundla, bo wiadomo, że opłacać się będzie hodować psy rasowe. Wysterylizujemy wszystkie kundle, które wolno nie żyją, tylko żyją gdzieś tam no dobrze, w ale, schroniskach złych i tak dalej. Ale jak pani kupi psa i wyrzuci pani rodowód, to będzie pani miała kundla. Mówię o takim kundlu. To, no to ja powiedziałem pani, to zawsze może jeszcze pani do schroniska pójść, które pewnie jeszcze zostaną dłuższy czas. A jak znikną wszystkie i do ostatniego kundelka wszystko zostanie oczyszczone, to ja bym wtedy zniósł te zakazy, opłaty, akcyzy. Niech ludzie hodują psy, niech mają psy. Chciałbym mieć takie zmartwienia.